Witam Państwa. Dzisiaj mamy środę, 15 kwietnia. Przybyły do nas maski, które teraz konfekcjonujemy. Każde gospodarstwo domowe otrzyma woreczek z maskami. Są to maski w sprzędzy antybakteryjnej z jonami srebra. W worku znajdują się maski oraz instrukcja, jak z maski korzystać. Wykonaliśmy dla Państwa test, który pokazuje skuteczność działania maski. Maski, dzięki której nie będziemy rozsiewali wirusów, jeżeli ktoś z nas jest chory, bezobjawowy. Temu to generalnie służy, aby ta osoba, która jest chora i nie ma objawów, żeby dalej nie rozsiewała koronawirusa. I tutaj będą te maski roznoszone na terenie wszystkich sołectw i wszystkich osiedli z pomocą sołtysów, rad osiedlowych, rad sołeckich, przewodniczących osiedli, strażaków OSP, jak również pracowników. Dzisiaj zaczynamy, mamy nadzieję, będziemy się starali skończyć to roznoszenie w weekend. Co więcej, jeszcze dopowiem, że ta maseczka ma dodatkowy filtr. Jest ona wielokrotnego użytku, ale dodatkowo ma filtr. Można wkładać jeszcze dodatkowe materiały, żeby dodatkowo jeszcze bardziej się chronić, jeżeli ktoś sobie tego zażyczy. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że polscy naukowcy pracują czy opracowują metodę leczenia koronawirusa za pomocą osocza osób, które wyzdrowiały. Te ośrodki w całej Polsce zwracają się z apelem do tych, którzy wyzdrowieli, o to, aby tym osoczem się dzielili. No, wierzymy, że ta metoda, ta terapia będzie skuteczna. Badania są prowadzone. Podobnie jak mówiłem o terapii w nowatorski sposób prowadzonej z wykorzystaniem leku pochodzącego z chininy. Wierzę, że i w jednym, i w drugim przypadku te metody, te terapie będą rozpropagowane, że będą skuteczne i nawet jeżeli ktoś z nas zachoruje, to po prostu w szybki sposób będzie wyleczony. Jak mówiłem, ja powtórzę i jeszcze raz i do znudzenia. Wypoczywamy, musimy być wypoczęci, śpimy, jemy białka, tłuszcze, witaminy. Tłuszcze rozpuszczają witaminy. Staramy się, aby nasz organizm był jak najbardziej odporny na koronawirusa. Dbajmy o nasz układ odpornościowy. Kilka razy mówiłem o kwestii temperatury i to się potwierdza z analiz, z badań, jakie były przeprowadzone w Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych, jak również we Finlandii i w Hiszpanii. Największa transmisja koronawirusa występuje w tych regionach, gdzie temperatury były między 3 a 13 stopni. Natomiast w krajach średnich, które przekraczały średnią temperaturę 18 stopni, odnotowano mniej niż 5% wszystkich przypadków. Czekamy na ciepło, które do nas przyjdzie. Myślę, że rząd te złagodzenie, które planuje, które przewiduje, wiąże również z tym wzrostem temperatury, z cieplejszym klimatem. Dotyczy to również, myślę, gminy Mosina. Wyższa temperatura nie zabija koronawirusa, natomiast on ma o wiele krótszą przeżywalność niż jeżeli jest temperatura między 3 a 13 stopni. I na samym końcu chciałbym ponowić apel o pomoc dla szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. To jest rzutka ku pamięci pani Basi. Pani Basi, która jako pierwsza w gminie Mosina i pierwsza w Polsce umarła na koronawirusa. Jest to forma podziękowania dla wszystkich tych, którzy w szpitalu na Szwajcarskiej, ale tak naprawdę dla wszystkich pracowników służby zdrowia, dla wszystkich ochotników, którzy w różnych aspektach funkcjonują i wspierają działania nas wszystkich, abyśmy tego koronawirusa zwyciężyli. Wesprzyjmy tą zrzutkę. Link znajdziemy w opisie. Gorąco zapraszam. Ostatnie 3 dni pomocy dla szpitala na Szwajcarskiej w ramach tej zrzutki. O kolejnych działaniach, myślę, będziemy informowali w tygodniu kolejnym.
Wszystkiego dobrego życzę i czekamy na to, żeby było cieplej.